Witam, Cezary Andrzejczyk. Pierwszy dzień konferencji InfoShare w Gdańsku. Moim gościem Michał Rokosz z funduszu InnovoVC. Cześć, dzień dobry. Wy specjalizujecie się, można to śmiało powiedzieć, w przeznaczaniu dużych pieniędzy na spółki technologiczne. Jesteście dokładnie chyba jedynym takim polskim funduszem VC, który już 3 fundusze uruchomił w ramach waszego jakby wehikułu. No i ostatni, trzeci, w drugiej połowie zeszłego roku, łącznie w ramach tego trzeciego funduszu będziecie chcieli 100 milionów euro przeznaczyć na spółki technologiczne. To opowiedz proszę, na jakim to jest teraz etapie, w co już się udało zainwestować i co dalej? Tak, ja myślę, że tu warto dać jakby całość naszego kontekstu. My do tej pory zainwestowaliśmy blisko 60 milionów euro w sumie w 40 spółek. Ten nowy fundusz wystartował w połowie zeszłego roku, tam pod koniec wakacji. W tej chwili mamy sfinalizowaną jedną inwestycję, w kilku jesteśmy po listach intencyjnych i są na etapie dokumentacji, także już pierwsze projekty się pojawiają. Ten fundusz zainwestuje w 20 do 30 projektów na przestrzeni kolejnych 4 lat. No i szukamy spółek technologicznych, które mogą jakby zostać bardzo dużymi graczami w swoim segmencie. Dla nas duży gracz to znaczy firma, która osiąga 100 milionów dolarów przychodu i jest w stanie dojść do tej skali dosyć szybko. Okej. Bardzo konkretne kryterium. A powiedz mi proszę, jak jesteście na etapie selekcji i przychodzą do Was różne spółki i je analizujecie, oceniacie, to co bierzecie pod uwagę? Zwłaszcza teraz, kiedy no, rewolucja AI odbywa się intensywnie na naszych oczach. Czy to też jest jakiś element, który bierzecie pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę tych spółek? Bo zakładam, że też już się pojawiają spółki z dokładnie takimi rozwiązaniami. Zawsze bardzo patrzymy na zespół i druga rzecz to jest rynek, ale to jest związane z zespołem, czyli czy jest to zespół, który chce zbudować coś dużego i czy jest to zespół, który ma umiejętności, żeby coś takiego zbudować. I zazwyczaj, żeby spółka doszła do poziomu, którego my szukamy, to musi być lepsze od kilkudziesięciu zespołów, które będą robić to samo z całego świata. Więc szukamy, co w tej osobie jest wyjątkowe. I to są bardzo różne rzeczy. Czasami to jest doświadczenie, że ktoś, nie wiem, pracował 10 lat w Google, Facebooku, czy w jakiejś bardzo unikalnej dziedzinie, w której znalazł obszar do poprawy. Czasami, no na przykład mamy takie osoby, które w wieku 25 lat mają ze sobą 5 zbudowanych aplikacji i sprzedały 2 firmy, czyli jest taka przedsiębiorcza dusza od młodego pokolenia. I tych rzeczy, to co jest trudne i zarazem daje nam jeszcze szansę, że AI nas nie zastąpi, to nie ma czegoś takiego, że jest jeden typ przedsiębiorcy, foundera, który się sprawdzi. Ci ludzie, w których my zainwestowaliśmy, którzy sobie świetnie radzą, są od siebie tak diametralnie różni, że po prostu nie da się tego sparametryzować w prosty sposób. To teraz zapytam Cię o to, jak działacie pod kątem takich parametrów geograficznych. Czy Wy macie jakiś zawężony sposób patrzenia na spółki, czy jednak preferujecie, żeby to były spółki polskie? Bo tak jak mówiłeś mi przed rozmową, szukacie takiej spółki tu no, z regionu, z Polski, która by mogła stać się kolejnym unicornem. To jakie tu są kryteria? Co tam musi się zadziać? My patrzymy przede wszystkim na Europę Środkowo-Wschodnią i mamy możliwość inwestycji w spółki jakby spoza naszego regionu. Natomiast no tutaj widzimy spółki wcześniej niż większość globalnych funduszy. Tutaj mamy jakby odpowiedni network doradców, jesteśmy w stanie pomóc, nie wiem, czy przedstawieniem do klientów, czy kontaktami do osób do zatrudnienia, więc dużo więcej wartości jesteśmy w stanie wnieść takiej spółce niż spółce powiedzmy z Niemiec. A no nie oszukujmy się, te najlepsze spółki to nie jest sytuacja, że my wybieramy, tylko to jest sytuacja, że ta spółka ma 4, 5, czasem nawet więcej ofert na stole i wybiera sobie najlepszy fundusz i jakby w regionie nasze value proposition jest po prostu mocniejsze. Okej, to jest bardzo ciekawe, o czym powiedziałeś, bo zakładam, że takich spółek, które tak jak mówisz, mają kilka ofert i mogą sobie wybierać, to wejdzie z jakimś większym ticketem. To jak Wy z kolei konkurujecie z innymi funduszami podobnymi do Was z regionu, jeśli chodzi o pozyskiwanie spółek? No nie wiem, macie pewnie jakąś shortlistę, wiecie, kogo byście chcieli mieć u siebie w portfolio. Jak tu ta konkurencja, rywalizacja wygląda w praktyce? Wiesz co, wydaje mi się, to jest kwestia
każdy u nas ma inny zestaw kompetencji. Nas jest w sumie 7 osób w zespole transakcyjnym. Okay. Ja na przykład budowałem spółki typu marketplace albo SaaS sprzedające do małych i średnich biznesów. I no mam w tym po prostu duże doświadczenie takie operacyjne. Jestem w stanie, myślę, że lepiej niż większość inwestorów, zwrócić uwagę na pewne aspekty, czy po prostu powołać się na rzeczy, które sam miałem okazję robić dobrze albo źle. Częściej źle, ale dzięki temu oni nie muszą już tych błędów powielać. Ale to, co wspomniałem, no my jesteśmy w stanie przedstawić spółkę do kilkudziesięciu technologicznych unicornów jako potencjalnych klientów. Mamy bardzo dobrze przetestowanych różnego rodzaju rekruterów, czy własną pulę ludzi, którzy mogą albo na full time, albo jako adwajzorzy wspomóc spółki w konkretnych obszarach. I jakby my się bardzo skupiamy na tym, żeby spółkę doprowadzić od etapu pre-seed seed do etapu takiej globalnej serii A. I cały nasz fokus idzie na to, żeby się upewnić, że ta spółka będzie miała wszystkie potrzebne rzeczy. Odpowiedni zespół, odpowiednie wyniki, odpowiedni produkt, a potem zostanie przedstawiona do właściwych inwestorów. W tej chwili ponad połowa spółek, w które inwestujemy, pozyskuje dużą globalną rundę finansowania z dobrym funduszem i po prostu ten model nam działa. Okej, okay. To na koniec chciałbym Cię prosić, żebyś dał kilka przykładów. Oczywiście w ramach tego, o czym możesz powiedzieć. Spółek, które zainwestowaliście może już jakiś czas temu, o których możliwe, że ci, którzy nas oglądają, mogli słyszeć, a nie wiedzą na przykład, że ta spółka przeszła określoną drogę, również korzystała z Waszego wsparcia. Może jakieś takie fajne przykłady z, nie wiem, dwóch jakichś wybranych obszarów, gdzie możecie powiedzieć, zobaczcie, to jest projekt, który wspieraliśmy, można powiedzieć, że on jest taki flagowy, prawda, i poradził sobie doskonale. Mhm. Znaczy, tych projektów jest dużo, najbardziej chyba spektakularny jest Spacelift, w który zainwestowaliśmy na etapie, kiedy tam jeszcze w zasadzie nie było przychodów i w ciągu roku oni zebrali rundę od takiego funduszu Insight Partners, to jest jeden z 5 największych funduszy na świecie. Drugim takim przykładem jest Zoe, które też w ciągu niecałych 2 lat od naszej inwestycji zebrało 2 rundy z amerykańskimi funduszami. Ale mamy też spółki, które jakby świetnie sobie radzą pod kątem trakcji, na przykład Jutro Medical, które jeszcze nie zebrało jakby dużej globalnej rundy, ale było w stanie z 1000 pacjentów, kiedy myśmy wchodzili, wejść do kilkudziesięciu tysięcy pacjentów w tej chwili i pokryć już połowę Polski i naprawdę zmienić polski sektor medyczny. Więc no, o naszych spółkach i fajnych case'ach to mógłbym pewnie mówić dużo. Najbardziej rozpoznawalna jest pewnie aplikacja Booksy, która no, to jest nasza inwestycja z 2015 roku, więc miała po prostu szansę dojść do bardzo dużej skali. Jak widać, są polskie spółki, są spółki z regionu CEE, które dzięki wsparciu takich funduszy jak InnovoVC mogą dochodzić do dużej skali, również pozyskiwać finansowanie od globalnych funduszy. Michał Rokosz z InnovoVC był gościem Comparic24TV. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam Państwa do oglądania naszych rozmów z konferencji InfoShare. Tacy eksperci i kolejne rozmowy już niebawem. Do zobaczenia.